Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu niestandardowy odcinek. Dzisiaj nie jestem tylko sama, są ze mną moi goście, ale znajdujemy się też w niecodziennym miejscu, ponieważ znajdujemy się w Zakładzie Doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, filia Przybrody. Jest z nami kierownik tegoż zakładu, pan Artur Strzeliński, a także pani dr Zuzanna Sawińska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Panie Arturze, pierwsze pytanie. Jaką mamy tutaj ziemię? Bo dodajmy, że znajdujemy się w Wielkopolsce. Jaką mamy tutaj ziemię? Kiedy rzepak był posiany? Gdyby pan pokrótce mógł powiedzieć, jakie panowały warunki pogodowe w październiku, czyli po siewie rzepaku i teraz ten początek listopada, w porównaniu na przykład do zeszłego roku bądź poprzednich lat. Ziemię tutaj mamy bardzo dobre. Znajdujemy się na tutaj akurat polu, gdzie jest ziemia klasy trzeciej A. Rzepak był wysiany 28 sierpnia. Początkowo po siebie, no bardzo tutaj mieliśmy problemy z opadami, których było bardzo mało. Jeśli chodzi o miesiąc październik, jeśli chodzi o średnią temperaturę, był on porównywalny do zeszłego roku. Czy nie był wyższy od średniej z wielolecia, jeżeli chodzi o temperaturę? Była porównywalna różnica tam. A ten początek listopada? Początek listopada temperatura jest wyższa o około 3 stopnie. Czy to już znacznie? Tak, tak. Aczkolwiek no, jest dosyć duży niedobór wody w porównaniu do zeszłego roku. W październiku spadło około 50 litrów, a w tym roku spadło 20 litrów, co jest połowę mniej niż średnia. Chociaż ze względu na pogodę to zadziwiające. Pomimo tego, że jest taki deficyt wody, to jak widzicie, no my też to zaobserwowaliśmy, że rzepaki są świetnie rozwinięte, mamy 10 w pełni wykształconych liści, dokładnie. Pojawia się 11 i 12. No i teraz tak, w związku z tym pani doktor, pytanie, dzwonią do nas do redakcji rolnicy, mamy mnóstwo pytań o to, czy pomimo tego, że faktycznie jest to już listopad, jesteśmy po pierwszym tygodniu listopada, zbliża się końcówka pierwszej dekady, czy jeszcze w tych warunkach, jeśli ktoś nie wykonał zabiegu skracania, aczkolwiek mam nadzieję, że nie. To jest chyba niemożliwe. Tak, bądź wykonał jeden zabieg. Czy warunki umożliwiają jeszcze wykonanie kolejnego zabiegu skracania? Na ten moment oczywiście jak najbardziej tak. No to, co powiedział tutaj pan Artur, wskazuje na to, że mamy wyższe temperatury od średniej z wielolecia w tym momencie, a na pewno od tego zeszłego roku. I proszę wziąć pod uwagę, że najbliższe dwa tygodnie nie zapowiadają się temperatur takie, które uprawniałyby do tego, żeby ten rzepak przestał nam nagle i niespodziewanie rosnąć. Tak? Mamy w tej chwili w wielu wypadkach, no bo akurat stoimy na tej plantacji, ale moglibyśmy pojechać jeszcze na kilka innych plantacji, które wyglądają bardzo podobnie. I rzeczywiście tutaj zagrożenie ze strony tego wyniesienia pąka zaczyna się pojawiać. Tak? Ten rzepak zaczynamy też już widzieć, że gdzieś tam zaczyna odczuwać braki składników pokarmowych. Tak, on nie będzie wyglądał coraz lepiej, tylko wręcz przeciwnie. Mało tego, obejrzałyśmy tutaj ten rzepak, obejrzeliśmy go wcześniej. Na nim nadal żyją mszyce. Tak jest. Pomimo tego, I to jest kolejny problem tego sezonu. Tak. Pomimo tego, że był tu wykonany zabieg też insektycydowy dodatkowo. Tutaj przecież widzimy, no może na tym mniejsze problemy, tak, ale tutaj widać mocno, że śmietka się pojawiała. Tak. Czyli jest to wybitny sezon dla szkodników. Jak tutaj Artur przekroił, widać wyraźnie, tak, że no wyniesienie pąka w tym momencie mamy zahamowane. Tak. Ale to były dwa zabiegi skracania. Tak jest. O tym trzeba pamiętać. Ale jeżeli rzeczywiście ktoś obserwuje u siebie, wykonał ten jeden zabieg albo wykonał dwa zabiegi i widzi, że nadal nie mamy zahamowanego wzrostu, no to trzeba się zastanowić nad jakimś, może jeszcze jednym. Mhm. Pamiętajmy tylko, że to już nie może być jakiś silny zabieg. Jasne. Tak? To już musielibyśmy iść w jakiś taki troszeczkę może łagodniejszy w tym momencie zabieg, niższą dawką. No i pamiętamy o tym, że tu musimy pamiętać o minimum temperaturowym. Tak jest. Ponieważ jeżeli będziemy wykorzystywać triazole do tego, tak? No to w tym momencie pamiętajmy o tym, że triazol to jest 10 stopni. Tak. Minimalna temperatura, w której on dobrze zadziała. Najlepiej jakby było 12. Na razie jest. Na razie jest. Na razie się zapowiada. Tak. Także rzeczywiście... I dodajmy, że nie mamy ryzyka jak na razie przymrozków, które są bardzo niebezpieczne, gdyby po zabiegu
one tak nadeszły. Na najbliższe dwa tygodnie nie są zapowiadane żadne tutaj przymrozki, przynajmniej nie w naszym rejonie, ale tak patrzyliśmy też na te dookoła nas, to nigdzie nie ma takiego niebezpieczeństwa przymrozków, ale jeśli się pojawią, to absolutnie w tym momencie musimy... Czy jeszcze do takiego zabiegu, gdyby ktoś musiał interwencyjnie wykonać taki zabieg, to dodać jeszcze mikroelementy? Oczywiście, no to jest ten moment, kiedy można jak najbardziej to zrobić. Jeśli ktoś tego nie zrobił, widzi, że zaczyna się coś pojawiać, mikroelementy, jak najbardziej, mikroelementy jak najbardziej do tego zabiegu będą się nadawały. Mhm. Jesteśmy teraz na plantacji jęczmienia ozimego. Rozwija się fantastycznie, bo widzimy 3, 4, a nawet 5 rozkrzewień. Panie Arturze, kiedy był wysiany? Siany był 19 września. 19 września, tak. I pomimo takiej pogody, takich warunków, świetnie się rozwija, ale rozwijają się także świetnie choroby, prawda? Tak, no mamy bardzo duży problem tutaj z mącznikiem prawdziwym zbóż i traw, a także występuje rdzaj jęczmienia, co tutaj można zaobserwować. Mhm. Pani doktor, a zatem podobne pytanie jak w przypadku rzepaku. Czy w związku z tym teraz są jeszcze dobre warunki na to, żeby taki zabieg wykonać, zwalczający? I czy warto? Oczywiście, że warto, biorąc pod uwagę te rośliny, które trzymamy w ręce. Tak naprawdę przeszliśmy, każdy z nas wyrwał po jednej, po dwie albo po trzy. Na każdej jest presja tych patogenów, o których tutaj pan Artur wspomniał, tak? Czyli powiem, że tak powiem, piękny, puchaty mączniak. Tak, idealnie, dorodny, idealnie rozwijający się. Przypominam tylko Państwu, że jęczmień buduje plon dolnymi liśćmi. Czyli my o te liście musimy zadbać w tym momencie, tutaj dyskusji w ogóle nie ma. A tam najwięcej tego mączniaka jest. A tam mamy najwięcej mączniaka, zaczyna się presja rdzy. Mało tego, na pojedynczych liściach tam zaczęliśmy już obserwować pojedyncze plamki, które prawdopodobnie przekształcą się w rynchosporiozę albo plamistość siatkową, bo to też jest kolejny patogen, który tutaj będzie niebezpieczny. Przypominam, że tu akurat nie mamy pszenicy, ale oglądaliśmy też, że tak powiem, po drodze jadąc, na pszenicy pojawia się oprócz mążniaka jeszcze septorioza paskowa na liści pszenicy. Jest, też widzieliśmy. Także to, o czym mówimy, dotyczy zarówno jęczmienia, jak i pszenicy. Także tutaj bezwzględnie musimy zwalczać. No, tu nie ma o czym dyskutować. Jakie substancje czynne i tak naprawdę na co zwrócić uwagę, bo wiadomo, ta temperatura będzie zapewne determinowała i pogoda. Czyli tak, jakby to powiedzieć, mniej temperaturozależne są morfoliny. Mhm. I tu na pewno możemy użyć którąś z dostępnych morfolin, tak, fenpropidyna, fenpropimorf, można nawet spiroksaminę sięgnąć, tutaj też patrzymy troszkę na tą temperaturę, bo tu trochę sytuacja wygląda inaczej, tak? I biorąc pod uwagę to, że rozwijają nam się też już inne patogeny, nie tylko mączniak, no to można dodać jakiś triazol. Mhm. Ale jak się decydujemy na triazol, no to już mamy w tym momencie problem z temperaturą. Z temperaturą, oczywiście. Także no tutaj decyzja należy, jakby to powiedzieć, do osoby, która będzie to wykonywać. Mhm. Nie musimy iść w jakiś drogi zabieg, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zahamować rozwój tego patogena. Tak jest. I teraz jeszcze jedna sprawa. Na rzepakach widzieliśmy mszycę, no i widzimy ją tak, że akurat na tym polu nie ma. Nie widzimy mszyc, natomiast wiemy z wielu źródeł, z wielu różnych rejonów kraju, że jest problem z mszycą, tak? Zdecydowane. Czy to oznacza, że dopóki widzimy naloty mszyc, to wykonujemy zabieg? Tak samo jak powiedzieliśmy przy plantacji rzepaku, tak się tyczy wszystkich zbóż. Jeżeli widzimy kolejne naloty szkodników, przede wszystkim mszyc, to musimy wykonywać zabiegi. Mhm. Przypominam, że mszyce mogą żyć nawet do temperatury minus 6 stopni, tak? Taka jednodniowy spadek temperatury nie spowoduje tego, że one znikną. Problem także również tutaj jest z temperaturą, bo zazwyczaj mówimy tutaj raczej o pyretroidach bądź mieszaninach. No, ewentualnie. Bądź mieszaninach pyretroidów z innymi substancjami, natomiast też musimy zwrócić uwagę na temperaturę. Zdecydowanie tak. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję Wam za to spotkanie, za dzisiejsze spotkanie w Pogotowiu Polowym. A Was, moi mili, zapraszam serdecznie już niebawem, 22 listopada, na Sali Ziemi w Poznaniu, na targach. Zapraszamy na nasze forum. Będziemy tam my, będzie tam m.in. pani doktor Sawińska również. Zapraszamy serdecznie, zapisujcie się, bo to już ostatnie miejsca. Więcej informacji na naszej stronie topagrar.pl.